Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany. Jestem już tutaj w Silbach, idziemy do Kurta i do Jorna, żeby dać mu lekarstwo, ale czy to lekarstwo on otrzyma od nas? Cóż, jak widać jest tutaj jakieś zbiegowisko, coś się dzieje. Co tu się dzieje? O, siema. Ci wszyscy ludzie. To się zbugował. Jeśli porozmawiasz o tym ze swoim wujem. To tyle, ta? No dobra. Co tu się stało? Siema. Z tego co wiem, było włamanie, ale nie znam szczegółów. No to sprawdźmy to. Siemano. Jesteś nareszcie. Gdzie ty się włóczyłeś, gdy byłeś najbardziej... Przecież wysłałeś mnie kurwa po lekarstwo. Ktoś cię włamał i zdemolował moją chatę. Oto się stało. Mówiłem ci przecież, że idę do Bodowina po lekarstwo. Wygląda na to, że musieli od dłuższego czasu obserwować mój dom. Dokładnie wiedzieli, kiedy chata będzie pusta. Z Jornem wszystko w porządku? Widzisz, tu jest problem. Jorn zniknął. Co? Jak to zniknął? Nie mam pojęcia. Wiem tyle samo co ty. Wróciłem do chaty, zastałem ten bałagan, a po Jornie ani śladu. O, no to pięknie. Znalazłeś jakieś ślady? Nic szczególnego, oprócz zniszczonych mebli i porozrzucanego po kątach dobytku. Nie znalazłem też krwi, więc jest nadzieja, że twój brat ma się dobrze. W takim razie trzeba to komuś zgłosić. Może wartownicy będą wiedzieli, co robić. Nie głupi pomysł, ale znając ich, wątpię, żeby kiwnęli palcem bez oficjalnego nakazu z góry. Jedyną osobą, która w tej sprawie może faktycznie coś zdziałać, jest starszy wioski. W końcu to on podejmuje wszystkie decyzje w Silbach. Ty w tym czasie idź popytać ludzi. Nie wierzę, żeby nikt nie widział ani nie słyszał, jak wywlekają z chaty takiego wielkiego chłopa. Już chcesz się nas pozbyć? Jestem bez pieniędzy, zdewastowali mi dom i nie mam pewności, czy to były ostatnie odwiedziny nieproszonych gości. Zrozum mnie, chłopcze. Nie chcę mieć na sumieniu mojego drugiego bratanka. Oczywiście. Jeśli prędzej czy później wyruszysz do miasta. Nie ruszam się stąd, dopóki Jorn się nie odnajdzie. Zrobisz jak chcesz, ale Silbach nie jest bezpiecznym miejscem. Ciekawe. Kogo powinienem zapytać o Jorna? Zacznij od wartowników. Jeśli faktycznie go porwano i wyniesiono z wioski, to któryś z nich musiał coś widzieć lub słyszeć. Możesz też popytać mieszkańców i swoich towarzyszy. Paru gapiów już się tu zebrało, więc możesz zacząć od nich. Świetny plan. Dlaczego myślisz, że w mieście będzie bezpieczniej niż na wsi? Archolos to ogromna metropolia i trafiają tam różni ludzie. Łatwo jest tam wtopić się w tłum i rozpocząć nowe życie, nawet ludziom z zewnątrz. Poza tym regularne oddziały Straży Miejskiej zapewniają lepszą ochronę niż paru wartowników na krzyż. No, to na pewno. Masz w wiosce jakichś wrogów? A skąd ci przyszło do głowy, że taki stary rybak jak ja mógłby mieć jakichkolwiek wrogów? Może dlatego, że nie widziałem cię na oczy od kilkunastu lat. To prawda. Miałem kiedyś wyjątkowo nieuczciwą konkurencję. Ale od dawna nie pracuję w tym zawodzie. Poza tym to Jorn zniknął, nie ja. Wierz mi, chłopcze, gdyby ktoś chciał mnie ukatrupić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Nie przeszło ci przez myśl, że gdyby twoja chata miała drzwi na klucz, to złodziej tak łatwo by się do niej nie dostał? To jest spokojna wieś, w której wszyscy się znają. Ale nie jest bezpieczna, podobno. Do waszego przybycia. To wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęły ginąć nam monety i drobne przedmioty. Masz nas za złodziei? Ciebie i twojego brata nie, bo was znam i wam ufam. Ale nie mogę tego samego powiedzieć o reszcie. No, to też fakt. Dlaczego sądzisz, że za włamaniem stoją moi towarzysze? Czy to nie jest oczywiste?
Większość z nich wygląda jak banda oberwańców i źle im z oczu patrzy. Po co ktoś miałby niszczyć ci chatę? Nie jestem głupi, by trzymać wszystkie oszczędności na wierzchu. Gdy tylko dowiedziałem się o waszym przybyciu, na wszelki wypadek dobrze ukryłem swoje ciężko zarobione złoto. Mimo to ktoś znalazł moje zaskórniaki. Co ci zginęło? Brakuje dwóch mieszków, które trzymałem na czarną godzinę. Ten, kto to był, musiał wiedzieć, co robił. Gdzie byłeś w czasie włamania? Poszedłem do gospody po herbatę ze spirytusem. Jorn zaczął gorączkować, więc pomyślałem, że mu pomogę. Skąd wiesz, że było ich kilku? Tylko spójrz na to pobojowisko! Myślisz, że jeden człowiek jest w stanie w tak krótkim czasie wywrócić cały dom do góry nogami? Muszę już iść. Jeśli uda ci się czegoś dowiedzieć, znajdziesz mnie u starszego. Mam tylko Postaramy nadzieję, się. Że Jorn odnajdzie się cały i zdrowy. Też mam taką nadzieję. Rozdział drugi. Bez śladu. Dobra, ale można to sobie pozamiatać. Kurzany mieszek. Jakieś złoto jeszcze leży mimochodem. Nie wędka, tylko miotła. I jeszcze tutaj mamy pierścień z niebieskim kamieniem. Ciekawe, co to może być. Musimy się zastanowić. Nie ma. Proszę, wygląda na to, że znalazłem twoje złoto. Skąd ty to? Jak ci się udało je odnaleźć? Wystarczyło trochę posprzątać. Właściwie, skoro to był rabunek, to dlaczego ich nie zabrali? Dziwne. Musieli ich nie zauważyć w tym pośpiechu. Pokaż mi je. Szkoda tylko, że położyli łapska na reszcie moich rzeczy. Dzięki, chłopcze. Przynajmniej będę miał za co przeżyć przez najbliższe dni. Weź te parę monet. Jak widzisz, sam nie mam za wiele, ale może ci się przydadzą. Parę monet? W ramach nagrody mógłbyś odstąpić mi jedną sakiewkę. Jedną sakiewkę? Na ile? Rodzina powinna sobie pomagać. Tak. Mógłbym. Weź ją. Ja sobie jakoś poradzę. Ej, ty. Przy łóżku Jorna znalazłem ten dziwny pierścień. Nigdy nie widziałem, żeby miał go przy sobie. Może jego też chciał spieniężyć, jak amulet waszej matki. Skąd wiesz o amulecie? Jorn ciągle mamrotał o nim przez sen, gdy przy nim czuwałem. To był jedyny sposób, żeby się dostać na statek. Nie musisz się tłumaczyć, chłopcze. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jakiej byliście sytuacji. Może ten pierścień należał do jednego z porywaczy? Może. Możliwe. Jorn to kawał chłopa. Znając go, pewnie stawiał opór i przypadkiem mógł ściągnąć go z czyjegoś palca. Co z nim robimy? Nie znam się na biżuterii, ty pewnie też. Sami raczej nic nie ustalimy. Najlepiej będzie, jeśli zaniosę go do mojego znajomego w mieście. Być może on będzie w stanie coś więcej powiedzieć na jego temat. Jeśli okaże się bezwartościowe dla śledztwa, to po prostu go zastawimy i podzielimy się złotem. A Danos jeden wie, jak bardzo teraz potrzebujemy pieniędzy. Całą gierkę będziemy Dobrze, potrzebować. Dlatego. Mam nadzieję, że rzeczywiście pomoże nam w odnalezieniu Jorna. Dam ci znać, gdy tylko się czegoś dowiem. No dobra. Dostaliśmy tutaj ten mieszek jeden w nagrodę. 50 sztuk, pięknie. Dobra, chodźmy się tutaj dowiedzieć może. To sprawka jednego z was. Jestem tego pewien. Dlaczego niby miałby stać za tym ktoś z nas? To proste. W wiosce panował spokój do czasu, gdy nie pojawiliście się wy, mąciciele i łajdaki. Wczoraj niejaki Fabio pobił w gospodzie jednego z naszych za to, że ten zwyczajnie się na niego gapił. Dryblas byłby go zabił, gdyby nie szybka reakcja jednego z wartowników. Tak się składa, że większość z nas też nie przepada za Fabio. Jak nie on, to pojawi się ktoś inny. Teraz rozboje i kradzieże,
a później napady z bronią i podpalenia. Oby. Już kiedyś to przerabialiśmy i powiem raz jeszcze, im szybciej stąd znikniecie... O, szczur się tam zrespił. Siemano. Odłóż broń. Nie jesteś w... Dobra, czy my tu kogoś musimy... No właśnie. Zwykle to ja przepytuję innych, ale śmiało. Co chcesz wiedzieć? Co wiesz o tym włamaniu? Zakładam, że niewiele więcej od ciebie. Przybiegłem tu dopiero po tym, gdy Wiktor mnie zawołał. Pogadaj z nim. Może będzie miał coś więcej do powiedzenia na ten temat. Widziałeś może ostatnio łysego, umięśnionego faceta? Ma na imię Jorn. Imię niewiele mi mówi, ale wydaje mi się, że widziałem go razem z tobą, gdy szliście drogą w kierunku winnicy. Dlaczego pytasz? To mój brat. Przybyłem z nim niedawno do wioski. W czasie włamania przebywał w chacie Kurta, naszego wuja. I wszystko wskazuje na to, że został porwany. Porwany? Brzmi dość nieprawdopodobnie. Też trudno jest mi w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Na twoim miejscu nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Mogę ci obiecać, że dam ci znać, jeśli tylko czegoś się dowiem o twoim bracie. Tak, dzięki. Jeśli jednak faktycznie mamy do czynienia z porwaniem, to obawiam się, że pomóc może tylko Straż Miejska. Dzięki za informację. Dobra, no jeszcze mamy tutaj Wiktora. Co się stało? Współczuję ci, naprawdę. Dzięki, ale zamiast współczucia przydałyby mi się informacje. Wiesz może coś więcej o włamaniu? Jakiś czas temu przyszedł do mnie Kurt i poprosił o herbatę ze spirytusem. Mówił, że Jornowi się pogorszyło i znowu zaczął majaczyć. Poprosiłem Martę o przygotowanie naparu i poszedłem sprawdzić, jak się ma twój brat. Kurt wszedł pierwszy do chaty i gdy tylko przekroczył próg, zaczął kląć na lewo i prawo. Wbiegłem za nim i zobaczyłem to pobojowisko, a po Jornie ani śladu. Nie widziałeś czegoś podejrzanego? Nie, nie wydaje mi się. Jeśli to było porwanie, to ten ktoś musiał wiedzieć, co robił i jestem prawie pewien, że był to ktoś z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy za nami nie przepadają. Nie podejrzewasz nikogo z nich? Mamy tu kilka osób, które od czasu do czasu sprawiają nam kłopoty. Na przykład taki Rick lub Otto. Ludzie w wiosce są raczej spokojni, czego nie można powiedzieć o miastowych. Często odwiedzają was ludzie z miasta? Dość często. A przynajmniej tak było do czasu ostatnich ulew. Teraz już trochę rzadziej. Szlaki zrobiły się niebezpieczne. Wszędzie pełno dzikiego zwierza i bandytów. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wartownikami. Jeśli to był ktoś przyjezdny, wartownicy musieli go widzieć. Dzięki za pomoc. No dobra, dzięki. Wiem, że to niewiele. Ale jeśli jeszcze będziesz czegoś potrzebował, zajrzyj do mnie. Ej, ty. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Wiem tylko, że zniknął, a chata Kurta została zdemolowana. O kurde, telefon zleciał. Nie o Jezus. Ostatnio czegoś lub kogoś podejrzanego? Większość mieszkańców patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem, jeśli o to ci chodzi. Ale gdybym miał obstawiać, kto mógł stać za tym włamaniem, to byłby Fabio. Dlaczego tak myślisz? To było widać, że od początku podróży na statku nie przepadał za twoim bratem. Gapił się na niego z podełba, jakby chciał go zamordować. Poza tym, w przeciwieństwie do was, Fabio nie ma tutaj wuja, który załatwi mu wszystko, czego potrzebuje. Dzięki. Pogadam. Dobra, to chodźmy dalej w takim razie. Zobaczmy, czego się dowiemy. Jeśli czegokolwiek w ogóle. No, gdzieś ten Fabio tutaj siedzi, tutaj siedzi. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Ten łysy mądrala się zgubił. Wygląda na to, że ktoś go porwał. I dobrze. Może w końcu dostał od kogoś solidne... Ty powinieneś dostać bełt między żebra. Od początku podróży miałeś na pieńku z moim bratem. Co czyni cię głównym podejrzanym? Dla twojej wiadomości nie mam nic wspólnego z porwaniem twojego brata. Zresztą, po co miałbym to robić? Prawda, nigdy go nie lubiłem. Ale nie miałem powodu, żeby go porywać. Niech ci będzie. Dobra, no ale mamy o czym tutaj gadać z tą ekipą? Chyba nie bardzo, co? No to jakaś typiara co stoi. Siema. Hej, ty. No cóż, trudno. Dobrze było pogadać, a swoją drogą chyba na tablicy ogłoszeń nowe rzeczy będą.
Lokwar, list gończy. Dobra, poczytajmy, co tutaj mamy. Niepokojąca bestia, wiadomo. Co on tu potrzebuje? Niebieski bez, dobrze. To chyba wszystko. Można by gdzieś tu kimnąć, żeby po nocy nie łazić. Czego tu szukasz? Odejdź! Cicho tam. O. Dobra, zajebiście. Teraz tutaj wleci z powrotem. Do widzenia. Czego tu szukasz? Odejdź! No przecież idę, daj mi spokój. Dobra, swoją drogą to... Ja mogę podejść do Markusa, żeby zobaczyć, czy jakiejś kuszy nowej nie mogę się dorobić. Chyba tak zrobimy właściwie zaraz. Ale tutaj powinna być ta niepokojąca bestia. O, nawet ją widzę. Nawet widzę niebieski bes, który potrzebujemy. Młode polne bestie. Dobra, zajmijmy się nimi. A pytanie, czy my sobie w miarę... O, tej duperele. My sobie radzimy z nią na luzie, czy dostaniemy w pierdziel? To jest ważne pytanie. A, cyk, cyk. No może być mały problem. Które nam brakuje, wydaje mi się, obrażeń, ale to ze spokojem, zaraz sobie podejdziemy do Markusa i się dozbroimy, mam nadzieję. No bo raczej u tego ziomka tutaj to nie będzie za dużo ten do roboty z tym. Możemy podejść i się go zapytać, czy nie ma przypadkiem jakiejś kuszy na zbyciu. Fajnie by było. Taka na 45 siły by się przydała, bo zaraz będziemy mogli ją, że tak powiem, dzierżyć w swoich dłoniach. Zanim pójdziemy szukać Jorna, to wiecie, ze spokojem wszystko, nie? Chociaż, dobra, chuj. Zrobię to może, i tak tu będziemy musieli się cofnąć zaraz, więc... Powiedzmy, że zrobię to... potem. A może ten ziomek tutaj, Carden, będzie miał jakieś, kurde, duperele dla nas fajne. To będzie git. A teraz jeszcze musimy zagadać z tym ziomkiem. Chyba musimy. Felixem. Przechodził tędy niejaki Jorn? Kto taki? Mój brat Jorn. Jest łysy i mniej więcej mojego wzrostu, ale ma trochę szersze ramiona. Niedawno przybyliśmy do wioski, razem z resztą naszych towarzyszy. Wszystko jasne. Dlaczego nie kojarzę typa? Jesteście tymi przybłędami, co to żebrzą i szwędają się gdzie popadnie. Tak, dokładnie. Widziałeś go czy nie? Nie przypominam sobie. Widziałeś kogoś podejrzanego? Kolejne pytania? Od pytań robi się spragniony. Masz no coś na przepłukanie gardziołka? Wielu miastowych odwiedza Silbach? Zbyt wielu, jak na mój gust. Na szczęście mam polecenie sprawdzać tylko tych, którzy tu włażą, a nie wyłażą. Skoro sprawdzasz tylko tych, którzy przychodzą do wioski, to skąd wiesz, że mój brat z niej nie wychodził? A po co mam sobie dokładać roboty? Zresztą, im mniej obcych, tym lepiej dla nas. Proszę, na zdrowie, abyś się zakrztusił. Piłem lepsze, ale jak na krótką przerwę w pracy, to w sam raz. No, wiadomo. Zatrzymaj resztę. Nie chcę skończyć jak ten pijaczyna ostatnio. Jaki pijaczyna? Niedawno jacyś przejezdni tak tęgo zabalowali, że jednego z nich przez bramę musieli wynosić. Pamiętasz, jak wyglądali? Jeden z nich wielki i gruby jak beczka wina. Drugi chudy, że prawie tyczkę przypominał. A po środku nieszczęśnik, co to najwyraźniej nie umiał sił na zamiary mierzyć. Zawsze powtarzam, nie wlewaj więcej do ust, niż wytrzymać może twój brzuch. Mądre. W którą stronę poszli? Pewnie tam, skąd przyleźli, czyli w kierunku miasta. Jak wyglądał ten nieszczęśnik? Myślisz,
że pamiętam mordę każdego przebłędy, który się tu zawieruszy? Nie mam pojęcia, jak wyglądał. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nareszcie gadasz z sensem. No dobra, okej, czegoś się tu dowiedzieliśmy. No to prawdopodobnie był Jorn, nie? A właśnie, jak coś to... Już się to nie przyda do niczego, więc... Możemy sobie wypić jak najbardziej. Zawsze te 30 punktów trafi dodatkowo. Siema. Dobra, kolejna. To w ogóle żuwaczki polnej bestii. No to w sumie jedyna rzecz, z jakiej można lutować w ogóle te polne bestie, nie? Siema, Karden. Dobra, kuszę. Nie, no on nie ma tu nic ciekawego, widzicie. Dobra. Zapytajmy się go jeszcze o pomoc. Znasz się trochę na łowiectwie? Troszkę tak. Coś tam potrafię. Szukam kogoś, kto ubiłby parę bestii. Na zachodnim wybrzeżu wyspy znowu zalęgły się topielce. Z Markusem mamy swoje rewiry, ale na tamte tereny od dawna nikt nie zaglądał. Z czasem gady zaczęły podchodzić pod mury, a Harry swoim zwyczajem postanowił za to obwinić myśliwych. Myślisz, że poradzisz sobie z tym zadaniem? Nie takie rzeczy się robiło. Na ich tereny lęgowe najłatwiej dotrzesz wychodząc z Silbach zachodnią bramą, a potem kierując się leśną drogą na zachód. Powinny łazić całymi stadami w pobliżu klifów i linii brzegowej. Dla własnego bezpieczeństwa staraj się wyciągać pojedyncze osobniki i szyć do nich z łuku lub kuszy, aż nie padną. Dobry plan. Ubij topielców, ile zdołasz. Jeśli znajdziesz gniazda, zniszcz każde, jakie napotkasz. Okej, dobra. To jakieś takie dodatkowe zadanie mamy w takim razie do zrobienia. O jest, młody czarny szczur, a my możemy sprzedawać skóry tych szczurów. Siemano. Dobra, to mamy z głowy. Jezu, ten tu śpiewa. Żdękoli se na tym, kurwa. Na tej lutni. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni... Ej, ty. Podobno jakiś czas temu przechodziła tędy trójka ludzi. Jeden gruby jak beczka, drugi chudy jak tyczka. Ostatni z nich zataczał się jak pijak i był łysy. Nie widziałeś ich przypadkiem? Chętnie bym z tobą pogawędził, chłopcze. Rzadko mam okazję zamienić z kimś parę słów, ale... A od tego całego śpiewania zgłodniałem jak wilk. Masz no może coś na ząb? Przez te ulewy wszystkie szczury i chrząszcze w okolicy pochowały się, a nic innego nie ubije. Proszę. Niech ci będzie. O, smażone owadzie mięso. To jak, widziałeś tu kogoś o takim opisie? Czekaj no. Gruby jak beczka, chudy jak tyczka. Faktycznie, opis brzmi znajomo. Mijali mnie ostatnio. Nawet na mnie nie spojrzeli. Tylko zaciągnęli tego łysego nieszczęśnika wzdłuż drogi. Pamiętasz, w którą stronę poszli? Na północ, w stronę miasta. Jak większość podróżujących ze wsi ludzi. Skąd wiesz, że ten facet, którego nieśli, był pijany, a nie ranny? Trudno mi powiedzieć, ale wyglądał mi na kogoś, kto musiał tęgo zabalować. Była noc, a ja grzałem się przy ognisku, więc niewiele widziałem. Nie wgapiałem się zbytnio, co by nie kusić losu. A nuż to były jakieś bandziory? Dzięki za pomoc, ale muszę już iść. Szerokiej drogi, chłopcze. Dziękuję jeszcze raz za jedzenie. Może się jeszcze kiedyś spotkamy, to znowu ci coś zaśpiewam. Świetny pomysł, naprawdę. Odłóż broń. Genialny, dobra. Siema. Dobra, my sobie zaraz dobijemy ten level. Tu jeszcze można chyba Bodowina o to zagadać, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to coś daje, jakiegoś expa może. Nie pamiętam po prostu. Dobra, my tu mamy blisko levela. W sumie dobijemy chyba te ścierwojady, już będzie. Bodowin, kurwa. No ju. Zaginął mój brat. Gdybym nie zmarnował czasu na te twoje durne eksperymenty, powstrzymałbym porywaczy. Co? Ty niewdzięczny idioto! Przecież robiłem wszystko właśnie po to, żeby mu pomóc!
Jeżeli chcesz zrzucić na mnie winę za zniknięcie faceta, którego nigdy nie widziałem na oczy, to gratuluję zmyślności. Jak nie masz do mnie żadnej innej sprawy, to wynoś się. Kochan... No, nie masz nic w sumie ciekawego dla nas. Jak idzie? Nie powinno. Okej, dobra. Myślałem, że jakiegoś questa nam da, ale chyba nie. Chyba nie teraz. Chyba coś tam potem nam daje, ale nie jestem pewny. Siema. No kurwa. Trzeba będzie zainwestować w te kusze, bo to jest normalnie hit jakiś. Siemano. A tu co? O co tu chodzi, ty? Jak dobrze, siema, że widzę żywą duszę. Musisz mi pomóc. Właśnie szedłem z towarami do wioski, ale napadnięto mnie. Musiałem się bronić i chyba go zabiłem. W czym potrzebujesz mojej pomocy? Tym, że było ich dwóch. Ten drugi prysnął szczęścią moich towarów, ale chyba wiem, gdzie się ukrywa. To wielki koleś. Nie wiem, czy pójdzie mi z nim tak samo łatwo, jak z tym tutaj. Chcesz, żebym pomógł ci go zabić? Może, gdy pójdziemy tam we dwóch, to uda nam się go wystraszyć. Jeśli moi pracodawcy dowiedzą się, że zawaliłem sprawę, najpewniej stracę tę robotę. Ale jeśli mi pomożesz, dopilnuję, żeby sowicie cię wynagrodzili. W porządku, prowadź. Przyda mi się parę dodatkowych monet. Facet pobiegł w kierunku tego zapadliska. Jeśli się pośpieszymy, powinniśmy go tam dopaść. Chodź za mną. No tak, świetny pomysł. Goblinie jagody, przydatna rzecz. A w zwłokach jakieś takie duperele, nic ciekawego. Zapiszmy sobie gierkę. Coś czuję, że to jest jakaś pułapka, ale... Nie pamiętam, żebym to miał kiedyś w ogóle do roboty. Tak szczerze. No, a tutaj chrząszcze jeszcze pozabijajmy. Nie ma czego plądrować. Zajmijmy się tymi kretoszczurami dziadowskimi. Skóry od razu z nich są, to też zajebiście, nie? A on tu się bije z tym wszystkim tałataństwem. Ciekawe jak mu idzie. Chyba nie za dobrze. Chyba nie jest za mocny. Dobra, git. No i jeszcze jeden kretoszczur, ale teraz młoda to. Doigrałeś się. No chłopaki, nie jesteście chyba za dobrzy, co? Pomięta notka, dobra, zobaczmy co tutaj mamy ciekawego. I kluczy jeszcze mamy, dobra. Kluczy jest do jakiejś skrzynki, która gdzieś tutaj jest. O, smoczy korzeń, dzień dobry. To na pewno. Wiem, bo tutaj jest skrzynia po prostu, a ona jest zamknięta z reguły, więc... Będzie coś gdzieś tutaj, mam wrażenie. I mi się kojarzy, że jest tutaj skrzynia i ona jest z reguły zamknięta. Ale trzeba ją tutaj zlokalizować. Niebieski bez, dobra. No zgłupieje, gdzie to jest. Pierdolmy sobie jabłka. Jakieś mięsko, dobra. No nie widzę, nie? Coś tu mi nie pasuje. No dalej, no gdzie ona jest? Nie ma. Oj, trudno, no. O Boże.
No, jeszcze tylko się tutaj przejdę zobaczyć jeszcze. O, 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 o! Właśnie. To będzie do tego, no. Wzmocnienie skóry, maliny. Zaginione składniki bodowina. Ciekawe w sumie. Okej. Dobra, ty, to można się cofnąć do niego i mu oddać to badziewie. No cóż, najwyżej Jorna do końca dogonimy w następnym odcinku. To nie będzie chyba problemu. Dla was mam wrażenie. A zawsze jakieś zadanko się tutaj wykona. W międzyczasie tak zwanym. No, szczególnie, że on jest tutaj obok zaraz, więc to tam też nie zajmie nam nie wiadomo ile czasu, a jak mu oddamy te składniki, to będzie gitarka, nie? Może nas będzie lubił. Coś. Siema. Ta paczka chyba należy do ciebie. A, niech mnie. A już szykowałem skargę na Araxos. Jednak wy młodzi czasem się do czegoś nadajecie. Masz. Weź ten eliksir jako podziękowanie. Eliksir życia, to jest na stałe, tak? A, widzicie, opłacało się. Za darmo, cholerka jasna, no zajebiście. Tak to można działać. Cicho tam bądź z tym, kurwa, brzdękoleniem. Niesamowite, dobra. No ta droga do miasta trochę trwa, a trzeba... Trzeba tutaj niestety parę rzeczy porobić. Zaraz się w ogóle muszę zabrać za nagrywanie Hogwartu. Kurczę, dużo tego mam do nagrywania. Tu Hogwart, tu Wiedźmin, tu Kroniki. Jeszcze planuję zrobić streamka. Nie wiem, czy on nie będzie dzisiaj. Albo wczoraj był. któryś z tych na pewno. Siema. Któryś z tych, więc jak był, to mam nadzieję, że się podobał, a jak będzie, to dzisiaj, jak wrzucam to 30, a nie jestem pewny. Aczkolwiek wydaje mi się, że teraz nagrywam na 1 maja odcinek, więc... Niczego tu nie znajdę. Więc nie wiem, wydaje mi się, że już był, jeżeli faktycznie tak się stało, to mam nadzieję, że był owocny. Dobra, mamy tutaj runę światła. Tu coś jeszcze? Nic. Ale tutaj mamy jakąś jaskinię do zwiedzenia. Można zobaczyć, czy coś ciekawego się w niej znajduje. Na pewno jest wilk do zabicia. Nie wiem, jak tutaj z goblinkami sobie poradzimy, bo to chyba są czarne i nie wiem, czy nie ma wojownika. Wojownik to nam chyba powinien puścić w pierdziel. Pyk. Sprawdźmy to. No jest czarny goblin. Łe, na hita schodzi, ale jaja. No nieźle. Ja, czy tu zaraz zejdą badziewia, czy nie? Jebane chrząszcze, no. Pokażcie mi coś ciekawego tutaj. Pyk, tu jakiś zwój światła za darmo. A wiecie, te gobliny się opłaca lutować, bo mają ze sobą lagi, które są bardzo potrzebne do naszego buildu. Też wątpię, że aż tyle będziemy ładować tych bełtów, że nam się skończą w końcu, nie? No to na początku tylko jest problem, mam wrażenie. Też potem to jest luzik, nie? A teraz to już tak naprawdę mamy około 300 bełtów, więc jest zajebiście, nie? Dobra, zobaczmy tylko, czy... Dobrze pamiętam, że tutaj był wojownik. No a czarne schodzą na hita, to jest niesamowite, nie? I to słyszę, jak one skaczą jakoś dziwnie. One są chyba zagrowane w miarę na nas. To jest wojownik, ale nie mogę powiedzieć, żeby mi sprawił jakiś turbo problem. Gulasz ziołowy. Aha. Pasztet z resztek, dobra.
Zaraz tu będę się cofał, to sobie to zlutuję. Wow. Gdzie my tu jesteśmy teraz? W tym mieście. No to zaraz sobie to ogarniemy, tylko... Zaraz tak tam zejdę, tylko bym sobie zlutował to, co tutaj mamy. No, takie ekspienie jest turbo przyjemne, muszę przyznać, niż walka wręcz jakaś taka z dupy. To jest sztaw królewski? Zajebiozan, tak to można sobie kurde ekspić, naprawdę. Tak, to jest przyjemnie. Chyba tutaj... To już jest chyba wyjście po prostu na miasto. Dobra, tam są jakieś ścierwojady, ale będziemy tutaj zakręcać, więc jeszcze sobie je zlutujemy. O, to jest jakaś bestia polna. Dobra, chodźmy wróćmy do tej jaskini, zlutujmy to, co tam zostało. Pójdziemy drugą stroną do tego miasta. Nie ma co się tutaj spieszyć, wiecie. Warto jest zajrzeć w każdy kąt, zdobyć wszystko, co możemy zdobyć tak naprawdę. Nie wiem, czy nie mamy jakichś mieszków? Nie mamy. Mamy kołczan strzał, to sobie weźmiemy jak najbardziej. Mamy dużo różnych dupereli tak naprawdę, więc mega zajebiście. Kurde, no jakbyśmy szli pod jakąś walkę wręcz, to byłoby ciężko z tym goblinem, a tak to widzicie, żeśmy parę bełtów mu wsadziliśmy i gościu po prostu się położył, nie? A z lepszą kuszą to już w ogóle będzie dobrze, nie? Nie wiem, czy nie będzie właśnie trzeba trochę tych punktów w siłę sobie zainwestować tak naprawdę. Żeby już mieć jakąś taką mocniejszą tę postać. Już po prostu wiecie, żeby z tej kuszy ładować dobre obrażenia i potem dopiero łuk wierzbowy jakiś, tu jakaś zguba Arniego. Zawsze to trzymam, bo ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jakiś kurde item do questa, nie? Możecie mi napisać, czy mam rację, czy się mylę. Dobre pytanie, nie? Dobra, to mamy z głowy. No i kurde, ten expo tutaj wchodzi, wam powiem, bardzo łatwo, bo jest tyle potworów tutaj na tych traktach, że tu idziemy i ładujemy we wszystko, nie? I kurde, wszystko tak naprawdę schodzi na autoatak, nie? Bo to nawet, wiecie, czarny goblin, no to nie jest taki o dupy przeciwnik, nie? A idziesz na mnie, tak? Ja sobie chciałem tu grzybki pozbierać, ale widzę, że pierwojady mają na mnie inny plan. A to jeszcze bym sobie tutaj doczyścił i zaraz bym kończył odcinek, tak szczerze. O, ja bo jeszcze mam ten Hogwart do nagrania. Te, które skróciłem, to niektóre materiały z Hogwartu, bo po prostu mam tyle tego do nagrywania, że to jest masakra. Że nawet, właśnie, co do streama, to się zaopatrzyłem w Arkanie właśnie, więc na streamie była bądź będzie Arkania. Mam nadzieję, że fani Zmierzchu Bogów będą ukontentowani. A no ja tak szczerze to kiedyś przeszedłem. Dawno temu. I nie pamiętam jej za bardzo, niestety. Więc warto chyba sobie odświeżyć ten cudowny tytuł. Nic tu nie ma. Wiem tylko, że tam gramy jakimś pasterzem czy czymś takim, kurwa, nie wiem. Ale jestem ciekaw, czy tego ścierwojada tutaj zabijemy, leśnego. W Nocy Kruka to były preriowe ścierwojady, czy jakoś tak, nie? Łe tam. Luzior straszny. Czy tych jaj dużo tutaj nam wjeżdża, więc można sobie jak najbardziej potem je sprzedać Bastianowi, a z reszty robić jakieś żarcie. Wydolmy sobie te maliny. Jakieś mięsko tutaj sobie też dojemy. I zaraz tutaj będziemy tak naprawdę już gotowi,
żeby sobie władować te 20 punktów. Nie 20, nie. 10 sobie będziemy mogli władować w siłę. Jakby coś, jak była jakaś kusza na 50 siły, to by było spoko. No byśmy byli w stanie ją sobie wyposażyć. Już widzę, że czasowo odcinek dobiega końca, więc będę go już tutaj faktycznie, będę tutaj urywał w połowie drogi, że tak powiem. No ale wiecie, no to jest tyle rzeczy, żeby robić, zajrzeć w każdy kąt trzeba. Nie ma co ganiać za tą fabułą aż tak, więc tak szczerze to będę tutaj kończył faktycznie. Tutaj zrobimy sobie, że tak powiem, pauzę i będziemy sobie grali dalej w następnym odcinku. A jeśli ten się podobał, to zachęcam do stawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. No i co? Widzimy się już w następnych kronikach. Cześć!